jak już nic się nie dzieje, bo wtedy jest czas na to myślenie i czas na analizę tego wszystkiego, co się mogło wydarzyć albo co się wydarzy. A ta niepewność, która jest przed, gdzie jeszcze nie jesteśmy bezpieczni, nie jesteśmy w bazie, wiemy, że na kogoś czekamy, to jest to, gdzie no, różne myśli przechodzą przez dowódców głowy, a przede wszystkim dowódcy mają to do siebie, że czują się bardzo odpowiedzialni za swoich żołnierzy. Tak jak już tu wspomniałem, to nieważne, czy on ma 10, 20, 30 czy 100. Po prostu w momencie już nawet wyjazdu z kraju, to tutaj mogą potwierdzić moi koledzy, każdy z nas po prostu jako główny cel i główne zadanie powiedział sobie, że po prostu musimy wszyscy wrócić cali. No nam się udało, z tym tylko, że nasza brygada to jest przez pewien taki okres czasu była bardzo ekspedycyjna i wyjeżdżaliśmy praktycznie w każdym roku gdzieś. Ja jeszcze wyjechałem 3 razy, raz do Iraku, 2 razy do Afganistanu, koledzy też również byli kilkakrotnie. I do 2010 roku tak naprawdę wszyscy, którzy wyjeżdżali z naszej brygady, wracali. No, w 2010 roku w Afganistanie niestety skończyła się ta dobra pasa i 4 naszych żołnierzy po prostu tam zostało. I tak naprawdę niektórzy zginęli w bardzo dziwnych okolicznościach. Nazwijmy to, że w momencie, kiedy był spokój, cisza, kiedy nic się nie miało wydarzyć, naraz coś wybuchło. I coś, co tak naprawdę wydawałoby się, że było, nie było aż tak niebezpieczne, spowodowało, że po prostu ktoś zginął. Dlatego na misjach nie ma chwil, gdzie można sobie w 100% odetchnąć z ulgą, bo nawet będąc w bazie, jest tam żołnierz narażony na ataki, czy to będą rakietowe, czy moździerzowe, i na te odłamki, także nie ma tam chwili bezpieczeństwa. Jest to takie 6 miesięcy oderwania od takiego zwykłego życia i przebywanie w całkiem innym środowisku. W środowisku się tak naprawdę jeden człowiek zależy od drugiego. Bardzo duże takie, bardzo koleżeńskie, nawet przyjacielskie więzi się nawiązują między żołnierzami. I też się zmienia poczucie, jakby hierarchia ważności pewnych rzeczy. W tym filmie jest to fajnie pokazane na podstawie farby, o którą tam się sprzecza Bartek Topa z żoną. Niemniej jednak, no mówię, tutaj ludzie inaczej postrzegają pewne rzeczy. Tak samo później, jak żołnierze wrócą z misji, również pewne problemy inaczej postrzegają. Ja w swojej książce przyrównuję to do cieknącego kranu, bo bardzo często żony mają do nas pretensje, że słuchaj, leży to ileś tam czasu, weź to, idź i wynieś, że ciebie to nie denerwuje. No nie denerwuje nas to, bo są rzeczy ważniejsze i od tego się nic nie stanie, a po prostu czy to zrobimy teraz, czy za chwilę. Natomiast rzeczy, które mają jakby od bezpośrednio oddziaływanie na życie, trzeba robić natychmiastowo i tego się nauczyliśmy, będąc tam. I to później gdzieś nam cały czas w życiu towarzyszy.